Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Cities Skylines. Słuchajcie, rozpocząłem sobie budowę swojego tutaj osiedla, blokowisk. Coś tu się dzieje niedobrego. Mieszkańcy chorują, ojej, pewnie jest zanieczyszczenie. Aj, tak jak myślałem. Trzeba będzie ich to stąd przesiedlić w takim wypadku. Spokojnie, na razie sobie tutaj będą troszeczkę chorować. Albo w zasadzie mogę to zrobić. Ten pas po prostu cały wysiedlimy stąd, a zasiedlimy go chociażby tutaj. Tutaj możemy dać i tutaj. Okej. No i voila. W sumie z tej strony też możemy dać. Tutaj nic nie dajemy. Okej. Tutaj już zanieczyszczenie nie dochodzi, więc powinno być w miarę okej. Dobra, słuchajcie. Tutaj jest jednokierunkowa ogólnie, tak sobie leci. Więc tu stwierdziłem, że zrobię tak i tak. I tu też zrobimy jednokierunkowo, tylko że tutaj w dół. Dokładnie. I tutaj w górę. Cyk. Okej, stąd sobie jadą, więc mogą sobie tutaj wyjeżdżać. Też wiem, wyjeżdżać. I wyjeżdżać. Dobra. Potrzebujemy tutaj pociągnąć wodę. W sumie to wodę. Wodę myślę, że słuchajcie, zrobię w ten sposób na razie. Okej. Półki dołki. Skąd będzie najbliżej? Stąd będzie gdzieś najbliżej. 960 na stronę brzmi. A, na bank. Okej. Prądy. Prądy myślę, że też będzie stąd najbliżej. Jakbyśmy sobie to pociągli w ten sposób tutaj. O. Nie ma innego wyjścia. Dobra. Pierwsze bleki mogą powstawać. Oczywiście najpierw tutaj, ponieważ chodzi mi o to, żeby ten kąt miał już zasilanie, nie? Teraz tak, na pewno będę chciał tutaj cmentarz. Możemy go walnąć tutaj, w tym rejonie. Dobra. No i pasowałaby jeszcze tutaj jakaś przychodnia, żeby oni w miarę tutaj się... Kurde, powiem wam, że... Masakra jeszcze. Straż pożarna też by się gdzieś tutaj zdała. Damy ją tutaj. Policji myślę na razie nie trzeba będzie. Szkoła. Podstawówki to jest lipa. Podstawówkę damy tutaj, żeby był bliższy ten. Okej, jeszcze pasowałoby gdzieś jedną dać podstawóweczkę. To mamy precz z edukacją, więc by się ją gdzieś wstawić tutaj może. Może być tutaj jeszcze jedna. No jak? No! Powiedzmy, że wydala. Szkołę średnią, jeszcze jedną bym też walnął tutaj. Szkoła. Chociaż słuchajcie, wiecie co, do szkoły to może byśmy tutaj... Tu jest remiza strażacka. Tu walniemy sobie szkołę. O, w ten sposób. Dobra.
Nie, teraz by się przydało. Takie ścieżki. Okej, okay, żeby sobie oni mogli tamtędy przedybać. Okej. Okay. Wypasował jakieś, wiecie co? Kurde. Jakiś park? Okej. Okay. Zdamy tu jakiś może park, czy cóż, czy może... Botaniczny? Nie, botaniczny to nie, tutaj. Co to jest? Park, to jest park dla psów. Nie no, psy to nie. Plac zabaw. Park z drzewami. O panie. To jakbyśmy jeszcze na chwilę wykasowali to. To by nam się tu zmieściło. Więc damy to tu. Dobra. Ścieżka rowerowa, ścieżka brukowana. Okej. Okay. Tutaj weźmy tak, co my tą ścieżkę możemy zamienić na brukowaną, też niech będzie. Okej. Okay. Setu jest coś takiego. To wiecie, co by pasowało mi jeszcze? Właśnie, boisko jakieś. O, elegancko. Ja tu widzę wody trzeba. Okej. Okay. Aj, tu prądów, ale spokojnie. Wy się teraz sobie zaczniecie budować i automatycznie pociągniecie za sobą prąd. Dobra, no jeszcze pasowałby prąd do tej szkoły. Nie wiem, jak go pociągniemy, dokładnie tak. Okej. Okay. Pasował jeszcze jakiś park fajny. Park ze stołami piknikowymi. O, coś fajnego, coś fajnego. Piknik, wiadomo, dla mieszkańców jak najbardziej. Damy to tak. Pik. Kurde, normalnie masakra. O, tutaj cmentarz nie ma prądu ani wody. Okej, okay, to już mają. Prądy. Dobra, trzeba będzie pomyśleć o tej elektrowni. Zastanawiam się nad tą naftówką faktycznie. Ale słuchajcie, pisaliście gdzieś, że tutaj gdzie nie gdzie, gdzieś mogę wybudować elektrownię. elektrownię wodną i chyba tak też zrobię. Bo mamy dwie rzeki tutaj, tyk, tyk. Jedna rzeka, mówiliście, że spełnia mi te wymagania, więc podejrzewam, że to będzie pewnie ta. I produkuje dosyć sporo energii, więc no. Prawdopodobnie, prawdopodobnie tam też się wybudujemy, słuchajcie. Słuchajcie, tutaj myślę, żeby wybudować strefy handlowej trochę. O. A tutaj może pierwsze biura. Biura tylko po to, żeby wiecie, ci uczniowie, którzy tutaj się gdzieś nauczą czegoś, no, mogli gdzie niegdzie tutaj pracę znaleźć. A myślę, że tutaj w tym rejonie, tutaj, tu, zrobimy nasz pierwszy uniwersytet, ewentualnie gdzieś tu. Zobaczymy. Ale pierwsze to oczywiście trzeba zrobić. Po prostu elektrownię. Dobra. Czy mogę tu posadzić drzewa? Gdzie są drzewa? Drzewa. Co?
Sobie posadzimy drzewo, tutaj oczywiście nic nie będziemy mieć. Więc drzewa mile wskazane. Dobra. No myślę, że oni sobie będą całkiem radzić. Myślę, że później nawet im pociągnąć tutaj most kolejny. Bo tutaj tą drogą w sumie, słuchajcie, patrzcie, dałoby radę dojechać tutaj, nie? Kto wie, zobaczymy jak będzie ten ruch się odbywać. O, tutaj się ładnie wybudowali. Pierwsze biurowce, nice. Jakaś handlóweczka jest, czyli zakupy jest gdzie zrobić. Karetki sobie jeżdżą, wydala to, więc jest dobrze, jest dobrze. 8,5 tysiąca mieszkańców i będziemy mogli stawiać elektrownię wodną. Tak? Tak. 10 mieszkańców nam brakuje. Yeah! Okej, co mamy? Mamy stację kolejową, mamy dworzec towarowy, dworzec kolejowy. No i elektrownię wodną. Pociągi, okej. Pierwsze co? Tak jak mówię, ta elektrownia wodna by nas tutaj rajcowała. Chyba mówiliście o tym tutaj, nie? Zbyt strome zbocze. Szacowana produkcja 144 MW. 64 MW. 32 MW. No zobaczmy tutaj. 32 MW. 128. Gdzie wy mówiliście o tej, o tej, o tej, o tej? 96 MW. Kurde, no mówię wam, tak mnie męczy jeszcze kaszel, że masakra. 64. 128. Koszt budowy 72 tysiące, ale 128 MW. Nie jest to najwięcej. Ale też nie jest to najmniej. Nawet na chwilę byśmy się teraz odkuli. Tylko pytanie, ile mnie będzie kosztować utrzymanie takiej elektrowni? No chyba tam wychodzi najpewniej tutaj. 112. 112. Na pierdół. MW, łopanie. 256 MW. O. 280, 300. 300 MW. Dobra, słuchajcie, 320 MW na razie. 320, myślę, że będzie taka w miarę. Ile w ogóle mi utrzymanie kosztuje? 4800. Myślę, że to się zwróci. Podłączymy na razie. Czy to jest droga tutaj? Tak, to jest droga. Więc teoretycznie my się tutaj możemy pod tą drogę podłączyć na razie. W sumie to my mamy tutaj. Co zalewa? Przecież tu nic nie może zalewać. Łopanie. Nie wiem, czy to dobrze
Tam tutaj wyszło z brzegów, nie? Ale słuchajcie, na razie mamy prądu sporo, więc z budżetem tutaj na prądu możemy spokojnie sobie zjechać nawet do minimum. I podejrzewam, że to nawet minimum wydoli. Pff, jak w pysk strzelił. Chyba, że... A jednak nie. Nawet po prostu na 100%. Na razie mnie nie interesuje, czy to wylewa, czy to nie wylewa. Myślę, że ta rzeka po prostu się tutaj ustabilizuje. Dobra. To nie, czy ich tutaj podleje, bo widzicie, ona wraca powoli do koryta, także podejrzewam, że dadzą radę, chyba. Będziemy widzieć, słuchajcie, co się dzieje. Grunt, że na razie prądy mamy i nie musimy się o te prądy martwić. Ja myślę tutaj, żeby zaoszczędzić troszeczkę. Bo przecież nie potrzebujemy... Nie potrzebujemy teraz tych w zasadzie. Wyłączymy dwie i zobaczmy, jak stoimy z prądami. Produkujemy 263. Możemy spokojnie jeszcze jedno wyłączyć nawet. Kurde, mój kaszel normalnie. Dobra, na razie. O, jednak jedną trzeba włączyć. Dobra, dwie wyłączone na razie. Zasilamy się dodatkowo jeszcze tamtą. $3200 koszt utrzymania, więc jest całkiem spoko. Oczywiście później gdzieś ją przeniosę, bo z tego co wiem, to wy mi pisaliście, że tutaj na tej mapie mogę produkować nawet 1000 MW. Więc no, będziemy szukać tego miejsca. Chyba, że macie jakieś to miejsce, to możecie mi pomóc znaleźć to miejsce. No troszeczkę tutaj będzie wylewać, więc na pewno tą linię brzegową nam zmniejszyło. Ale w międzyczasie w sumie i tak tutaj nie planuję się rozbudować, więc luz plus inne gadżety. Dobra, czy mamy już dostępne spalarnie? Mamy. Ile ja zarabiam? 8000. Pasowałoby mi tutaj ta spalarnia. Ale zanim spalarnię postawimy, pasowałoby jakaś fajna droga do niej. Myślę, że możemy to zrobić w ten sposób. A tutaj byśmy sobie ustawili pierwszą spalarnię. Ona mi będzie kosztować 1400, to jeszcze nie jest tragedia. Ale trzeba będzie zainwestować nawet w jeszcze jedną. Co tu, wody nie mają? Wow. Proszę bardzo, macie już wodę. W ogóle widzę, moje wodociągi powoli nie wyrabiają. Trzeba będzie niedługo zainwestować w jeszcze jedną pompę i jeszcze jedną rurę ściekową. Aj. Nawet już trzeba będzie zainwestować. Dobra, to inwestujmy zatem. Pyk. Ruła. Proszę bardzo. Jeszcze jedna rura ściekowa. Pyk. Pyk. Dobra, woda działa i ścieki zaraz powinny też również ruszyć. 3, 2, 1, niech popłynie gówno. No i płynie, dobra. Szczerze to gówniana sprawa, no ale dobra. A czegoż to wy tutaj narzekacie na brak prądów? Łopanie, chyba się nie obejdzie, żeby... wyłączyć. Co prawda daje nam ta elektrownia
Co ty gadasz? Aż tyle? Ile ty produkujesz? 64 MW? A, bo pewnie zmniejsza się przepływ. Ty co tu się dzieje? Czego to tak jakoś? Coś tu się niedobrego dzieje z tą moją elektrownią. Włączymy jeszcze jedną, w razie czego. Dobra. I szczerze tak teraz zastanawiam, bo tak, jeżeli ona ma mi produkować 80 MW, a ja mam na nią wydawać 3200, to jest to w ogóle nieopłacalne. Bo ja na tą wydam 2 tysiaki i będzie mi produkować 120. Stale. Nieważne, czy prądy będą, czy woda będzie, czy nie będzie. Kurde, macz, normalnie masakra. A 17 tysięcy będziemy produkować. No. Elektrownie. O, atomówkę bym postawił pierdzielną i do widzenia. Czarnobyl. Nie ma co gadać. O, trzeba milicję tutaj zbudować, bo widzę, że kradzieje jacyś. Dobrze, okej. Okay. Macie milicję tutaj. No będziemy widzieć, słuchajcie, jak to się będzie tutaj rozbudowywać. No, no, ciężko na razie powiedzieć. Zobaczymy, dajmy temu czas. Co tu się dzieje? Mieszkańcy chorują. A w dupę cię pocałujcie, ja też choruję i co? I żyję. Trzeba nagrywać. Słuchajcie, walnę sobie tu jeszcze zdjęcie do miniaturki. Tam taki chwytliwy tytuł, żebyście kliknęli. Elektrownia wodna. Może tak? Od tej, nie, od tej strony musi być. O. To uwaga. Say cheese. Pięknie. Dobra, chwytliwy tytuł. Elektrownia wodna, czy coś w tym stylu. Dobra, okej. Okay. To cóż, na razie, na dzisiaj to wszystko. Taki szybki odcineczek, gdyż moje gardło jeszcze, tak jak mówię, wymaga odcapnięcia. Mam nadzieję, że rozumiecie. Na pewnie tak. No, teraz produkujemy 160 MW. To jest takie zmienne. Jak woda popłynie, tak sobie będziemy produkować. No dobra, zobaczymy. Damy temu, tak jak mówię, damy temu czas. I pomyślimy, co. Jak to będzie wyglądać? No dobra. I będziemy obserwować sytuację. No. Jak to będzie wszystko śmigać. To też by fajna miniatura była. Dobra, to cóż, dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku City Skylines w sobotę, z tego co pamiętam. Jeśli wam się podobało, to łapeczka w górę, komentarzyk na dole, subek, jeśli jeszcze tego nie robicie i chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami City Skylines i do zobaczenia za dni kilka. Na razie, trzymajcie się. Yo, papa.